Chciałbym bardzo serdecznie powitać Państwa w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży. Razem ze mną jest Pani Anna Mierzejewska, dyrektor Biura Łomżyńskiego Forum Samorządowego oraz Pani Edyta Zawojska, naczelnik Wydziału Promocji Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łomży. Zaprosiliśmy dzisiaj Państwa, aby przedstawić najważniejsze informacje dotyczące realizacji projektu pod nazwą Przedsiębiorczy Subregion Łomżyński. Otóż już od poniedziałku, czyli dzisiaj trzeci dzień, trwa nabór wniosków do tego projektu. Projekt jest realizowany przez Powiat Łomżyński jako lidera oraz Łomżyńskie Forum Samorządowe jako partnera. Wartość tego projektu to jest około 2 miliony złotych. Projektem obejmujemy Subregion Łomżyński, czyli powiaty łomżyński, miasto Łomża, powiat kolneński, powiat zambrowski, powiat wysokomazowiecki, powiat grajewski oraz gmina Tykocin i gmina Zawady. Z tym projektem chcemy dotrzeć do mieszkańców tego obszaru. Zapraszamy do udziału w tym projekcie. Nabór będzie trwał do końca czerwca. Chcemy wesprzeć finansowo 40 osób, które rozpoczynając działalność gospodarczą otrzymają wsparcie w wysokości 23 tysięcy złotych i w dalszej kolejności wsparcie pomostowe w wysokości 1600 zł przez 6 miesięcy i 800 zł przez kolejne 6 miesięcy. Oprócz tego oczywiście osoby te otrzymają wsparcie w postaci informacji, w postaci szkoleń, między innymi jeśli chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej. Do tego projektu zapraszamy osoby bezrobotne, osoby, w szczególności kobiety, w szczególności osoby po 50 roku życia, jak również z niepełnosprawnością i długotrwale bezrobotne, a także osoby o niskich kwalifikacjach. Szanowni Państwo, tak jak już na wstępie powiedziałem, projekt jest finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w wysokości 1 950 000. Pozostałe środki jest to wkład własny Powiatu Łomżyńskiego i Łomżyńskiego Forum Samorządowego. To takie najważniejsze informacje. W dalszej części poproszę Panią Dyrektor Annę Mierzejewską o przedstawienie szczegółów tego projektu i później Panią Edytę Zawojską. Reprezentuję prezesa zarządu, Panią dr Agnieszkę Muzyk. Chciałabym kilka zdań powiedzieć o samym projekcie, natomiast tu w większości Pan Starosta przedstawił, natomiast chciałabym uszczegółowić. Łomżyńskie Forum Samorządowe od niedawna powstało, jest to Stowarzyszenie Gmin i Powiatów, 19 gmin i powiatów subregionu łomżyńskiego. Zrzesza 1/3 ludności województwa podlaskiego, około 300 tysięcy ludzi. Także wszelkie działania, które podejmujemy, tu Pan Starosta jest w zarządzie Łomżyńskiego Forum Samorządowym, wspólnie realizujemy też inne projekty, natomiast działamy na rzecz mieszkańców w obszarach kultury, w obszarach edukacji, w obszarze przedsiębiorczości. I ten projekt, który dzisiaj Państwu przedstawiamy, właśnie jest w obszarach przedsiębiorczości. Polega na wsparciu powstawania i rozwoju nowych firm, nowych podmiotów w województwie podlaskim, przede wszystkim w naszym regionie, czyli w regionie powiatu łomżyńskiego, w regionie samego miasta Łomża, powiatu kolneńskiego, powiatu wysokomazowieckiego, powiatu zambrowskiego, powiatu grajewskiego, jak też gminy Tykocin i gminy Zawady. Są to również członkowie naszego Stowarzyszenia Łomżyńskiego Forum Samorządowego. Działamy na rzecz mieszkańców Łomżyńskiego Forum Samorządowego, wzmacniając działania statutowe stowarzyszenia.
Projekt właśnie realizowany jest jako lider Starostwo Powiatowe w Łomży, natomiast Łomżyskie Forum Samorządowe jest partnerem tego projektu. Gro działań już żeśmy rozpoczęli, bo opracowaliśmy regulamin rekrutacji uczestnictwa w projekcie, dostępny jest na stronie internetowej. Trwa rekrutacja, za moment tutaj koleżanka powie o rekrutacji w szczegółach. Natomiast po co ten projekt? Po co ten projekt? Sami wiemy, że celem jest rozwój przedsiębiorczości i powstawania nowych firm. Także w obszarze tym powstanie 40 nowych podmiotów poprzez formę samozatrudnienia i w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Jak również wcześniej przeprowadzimy cykl szkoleń, doradztwa, przygotowania do biznesplanu, do prowadzenia działalności gospodarczej. W wyniku czego 45 osób przejdzie ten cykl szkoleniowy, zdobędzie wiedzę, umiejętności, przedsiębiorczości, poruszania się na rynku pracy, natomiast 40 konkretnie firm dostanie wsparcie wymierne, finansowe. I teraz kto może uczestniczyć w tym projekcie? Przede wszystkim osoby, które ukończyły 30 rok życia, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, bądź też poszukujące pracy. To jest tak zwane kryterium dostępu, czyli koniecznie do spełnienia. Dodatkowo premiowane będzie w projekcie, czyli osoby w gorszym położeniu. To wynika z naszego regionalnego programu operacyjnego, z diagnozy potrzeb. Projekt też jest finansowany z regionalnego programu operacyjnego, z funduszy europejskich, z Europejskiego Funduszu Społecznego. Czyli kto? Znajdujące się w gorszym położeniu. Kobiety, gdzie jest większy odsetek osób bezrobotnych i też zakładających działalność gospodarczą, osoby po 50 roku życia, osoby z niepełnosprawnością, osoby długotrwale bezrobotne i osoby o niskich kwalifikacjach. Czyli te osoby mogą, zapraszamy do udziału w projekcie. Z tych powiatów, których wyczytałam wcześniej, czyli z tego obszaru i te osoby. Natomiast na co można przeznaczyć środki? Po cyklu szkoleniowym osoby, które pozytywnie zostaną zakwalifikowane do projektu, czyli te 40 osób, założy działalność gospodarczą. Przy wsparciu tu nas uruchomi działalność gospodarczą i podpisana zostanie umowa tak zwana na wsparcie inwestycyjne do 23 tysięcy. Maksymalna kwota do 23 tysięcy. Może być to niższa kwota, nie może być wyższa kwota w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. W zasadzie jeżeli chodzi o kody PKD i rodzaje działalności gospodarczej, to w zasadzie nie ma ograniczenia oprócz tu kodów, które są wykluczone z rolnictwa i transportowe. Pozostałe wszystkie są jak najbardziej wskazane i konieczne. Zresztą dostosowane do naszej regionalnej strategii innowacji województwa podlaskiego, czyli też zgodne z potrzebami rynku pracy województwa podlaskiego, czyli naszego RSI. 23 tysiące na co można przeznaczyć? Wartości niematerialne i prawne, drobne remonty, adaptacje, wyposażenie, zakup sprzętu, maszyn, urządzeń. Natomiast jest jeszcze wsparcie pomostowe. Firmy, które otwierają działalność gospodarczą, koszty są wyższe niż jakiekolwiek przychody, więc przez pierwsze pół roku do wysokości 1600 zł przez pół roku 40 osób dostanie tak zwane wsparcie pomostowe na opłacenie ZUS-u, na opłacenie księgowego, prawnika, materiały promocyjne, reklamę, na bieżąco działalność firmy. Istnieje też możliwość przedłużenia tego wsparcia pomostowego o kolejne pół roku na opłacenie ZUS-u, czyli kolejne pół roku na opłacenie ZUS-u. Oprócz tego wsparcia, czyli finansowego, podstawowej dotacji inwestycyjnej, jest tak zwane wsparcie pomostowe. We wsparciu pomostowym oprócz finansowego wsparcia są również szkolenia, techniczne, branżowe szkolenia pomagające w prowadzeniu działalności gospodarczej, czyli wskazujące skąd można pozyskać środki, szkolenia typu warsztaty prowadzące do zacieśnienia współpracy, tworzenia być może klastrów w naszym subregionie. Zresztą tutaj mając doświadczenie w tych projektach też wiem, że po samym cyklu szkoleniowym już taka wymiana informacji się nawiązywała i wręcz ze sobą kooperowały poszczególne osoby, to zakładają stronę internetową, to księgowość prowadzą, także już po prostu nieformalne takie związki się zawiązywały i działały. Rekrutacja uczestników to właśnie już trwa, informacje dostępne są na stronie internetowej starostwa, czyli na stronie powiatłomżyński.pl i na stronie Łomżyckiego Forum Samorządowego, czyli lfs.lomza.pl.
Tam są wszelkie szczegółowe informacje plus regulamin rekrutacyjny. I teraz o samej rekrutacji, Edytka. Rozpoczęliśmy rekrutację 18 czerwca, zakończymy ją 2 lipca, przy czym jeżeli przekroczymy w międzyczasie 100 zgłoszeń, to rekrutacja zostanie zamknięta we wcześniejszym terminie. W jaki sposób należy zgłosić się do projektu? Należy wejść na stronę albo Łomżyńskiego Forum Samorządowego, albo Powiatu Łomżyńskiego, wypełnić załączony na tych stronach formularz rekrutacyjny i wypełniony formularz należy złożyć do jednego z biur projektu, czyli bądź do biura zlokalizowanego tutaj w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży w pokoju 323, bądź w siedzibie Łomżyńskiego Forum Samorządowego, który znajduje się w mieście Łomża. 2 lipca, tak jak wspomniałam, rekrutacja zostanie zakończona. Następnie biuro projektu będą oceniać formularz od strony formalnej i też pod tym kątem, czy zostało złożone na właściwym formularzu, czy został właściwie uzupełniony. Będą też przyznawane punkty, czyli za każde z tych kryteriów, które były już wspomniane, tak, czyli kobieta, osoba z niepełnosprawnościami, osoba o niskich kwalifikacjach 50+, bądź osoba długotrwale bezrobotna, za każde z tych kryteriów dostaje się 3 punkty, czyli maksymalnie z tego obszaru można uzyskać 15 punktów. To jest dosyć istotne, ponieważ o kolejności na liście rankingowej decyduje właśnie zdobyta liczba punktów. Druga część formularza to jest taka część merytoryczna. Na tą część zostanie powołana komisja zewnętrzna, która będzie oceniać pomysły na biznes. I z tego obszaru również będą przyznane punkty. Suma tych punktów będzie związana z miejscem danej osoby na liście rankingowej. Przyjmujemy 45 osób, które przejdą też wsparcie doradcy zawodowego i ocenę doradcy zawodowego, który też będzie oceniał predyspozycję uczestników do prowadzenia własnej działalności. I na podstawie tych dwóch zbiorczych ocen będzie lista rankingowa, która będzie wskazywała, którzy uczestnicy będą mogli wziąć udział w projekcie. Także jeszcze raz przypominamy, zachęcamy Państwa do zapoznania się dokładnie z dokumentami rekrutacyjnymi. To jest niezwykle istotne, żeby zgłosiły się osoby te, które są faktycznie, które mają możliwość udziału w projekcie, żebyśmy nie musieli formalnie Państwa odrzucać w tym zakresie. Także serdecznie zapraszamy na stronę www.powiatłomżyński.pl bądź na stronę www.lfs.lomza.pl. Zachęcamy też do kontaktu z biurem. Jedno i drugie biuro są otwarte dla Państwa w godzinach pracy urzędu. Zachęcamy. Zapraszamy serdecznie.